to z tej strony Farka. Zapraszam Was na kolejny Tycoon w Roblox i dzisiaj otworzę swoją największą i najlepszą fabrykę czekolady. Zakładam, że pewnie Wy też dostaliście sporą ilość czekolady na święta. Możecie mi w komentarzu napisać, jaka jest Wasza ulubiona czekolada, bo moja to jest taka milka, łaciata, taka biało-brązowa. Tutaj prowadzą mnie strzałki, żeby odblokować moją fabrykę czekolady, tak więc zaczynamy. Zobaczcie, tutaj jest nawet rzeka, czekoladowa rzeka. Wygląda trochę jak lawa, ale jest to czekolada. Co tutaj mamy? Codzienna seria logowania. Pewnie będę grała w to jeden dzień. Dzień pierwszy, jakiś mnożnik tutaj otrzymywania monetek. Tutaj, ojejku, dobra, codzienne nagrody. Może tutaj klikniemy, żeby zignorować wszystko, żeby mnie tutaj nie mrygało. Przenośnik za darmo! O, jak coś jest za darmo, to super. Ale tu już są już rzeczy do kupienia. O, tu jest za darmo. Jakiś kranik i mamy naszą pierwszą czekoladę. Brązową. Ja bym chciała taką łaciatą robić. Właśnie taką, jak ja lubię, czyli taką biało-brązową. Teleportacja? Gdzie ja mogę się teleportować? Chyba jeszcze nigdzie. A mogę, na pierwsze piętro. Czyli tutaj, na parter po prostu możemy się teleportować. Co tutaj mamy? Przenośnik za 20. A gdzie ja mogę odebrać moje tutaj te monetki za czekolady? Bo one mi tutaj gdzieś lecą w nieznane. Ja tu nie mogę niestety wejść. A gdzie ja mogę odebrać swoje tutaj monetki? Tutaj, kolekcjoner monet. A jest, bankomat. 39 monetek. Zagraj w grę. Otwórz symulator kapsułek dla zwierząt. Jaka nazwa. Nie, nie chcemy tego. Tu mamy do kupienia kolejny przenośnik. I na nic nas nie stać. Czy można tutaj automatyczne zbieranie sobie włączyć? Można. Polajkuj grę i dołącz do grupy. Za darmo auto collect. O, ja to chcę. To w tym czasie, jak dołączam do grupy, to przypominam Wam, że jeżeli chcecie, żeby Wasz nick pojawił się tutaj na filmie, to wystarczy, że będziecie subskrybować mój kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. W komentarzu wklejcie jeszcze emotkę czekolady, to wtedy wybiorę 10 osób, które pojawią się na kolejnym filmie. Kliknijcie też łapeczkę w górę, a teraz wracamy do gry. I co, ja znowu muszę tutaj fabrykę odebrać? Co jest? Mam nadzieję, że już będę miała tutaj moje rozbudowane rzeczy. Mamy rozbudowane rzeczy. I co? Zbiera mi automatycznie monetki? Nie zbiera. Jak to włączyć? O! Włączone mam! Czyli teraz powinny się nabijać monetki. Działa, działa! Budujemy w takim razie. Kolejny kranik. Kolejny kranik i tutaj... A nie, tego... To jest za robuxy? 98 robuxów za złoty ulepszać? To nie, to poczekamy. O! Tutaj białą czekoladę będziemy robić! Jest biała czekolada i co, ona jest warta tyle samo co brązowa? Biała powinna być droższa, nie? O, kolejny kranik. Kolejna biała czekolada. Tu możemy coś już ulepszyć. Za jakieś kryształki? Co to za diamenty? Nie mam tyle. Na razie sobie darujemy. Wnętrze, ściany jakieś. Ściany wewnętrzne. Podpisz. Co ja mam podpisać? Sweet! Napis kupiłam LED-owy. I po co mi to? Ja chciałam rozwijać moją fabrykę, a nie jakieś, nie wiem, napisy beznadziejne kupować. Ściany kupię sobie, bo nie wiem, czy tutaj mogą mnie atakować ludzie, czy nie. Drzwi też się przydadzą. Gdzie te drzwi? O! Dobra, one to z takim opóźnieniem się trochę tutaj pokazują. Poczekalnia! A kible tutaj będą? Ja chcę kible w mojej fabryce zrobić. Nie no dobra, żartuję. Musimy rozbudować tutaj produkcję na razie. O, tutaj sama biała czekolada będzie leciała chyba, tak? Chyba tak. Tutaj kolejny kranik do białej czekolady. Ciekawe, czy gorzką będziemy też robić czekolady. Czy tutaj tylko opcja na słodko wchodzi? O, znowu jakieś ulepszenie mamy. Ciemna czekolada. Jest gorzka czekolada, zobaczcie. I jak to poulepszać? Tu jakieś trzeba kryształki kupić. I one tylko za robuxy są? Ale słabo. Ulepszacze, skrzynki. Skrzynki na czekoladę. A, to pewnie na wysyłkę są, okej. Czyli tutaj robimy białą i ciemną czekoladę. Chyba tutaj już mamy wszystko rozbudowane. Chodźmy dalej, zobaczymy. O, tutaj coś mamy. Dekoracja ściana. O, ale fajna, półki. A to bo tu sklep będzie też. Zobaczcie, mamy, jaką mamy. Mamy zwykłą, mamy białą, mamy ciemną. Mamy pomarańczową. Co to za pomarańczowa? Z orzechami jakaś? Czekoladki tutaj nawet na sprzedaż, ale super. Ciekawe, jakie ceny będziemy mieli. Chyba jedne z droższych takich czekolad to są chyba linty, nie? Tak mi się wydaje. Lint chyba jest taki z droższych. Dobra, mamy 1000 monetek. Co ja mogę tu rozbudować? Następne piętro już mogę zrobić. Okej, ciekawe, ile maksymalnie pięter można mieć? Ktoś tu gra w ogóle ze mną? Chwila, tam ktoś jakiś wieżowiec ma. Ojejku!
A co to za wyspa latająca? Jak tam wejść? Czekajcie, opuszczę na razie moją fabrykę. Zobaczymy, czy możemy sobie wejść do kogoś. Jak tam inni? Ale inni mają kasy natrzaskane, jakieś 62D i C. Bo B to biliardy, biliony. Chodźcie tutaj na górę tego wieżowca. Jest tu kto? Puk, puk, mogę wejść? Mam nadzieję, że tutaj nie będziemy się atakować. Co to jest? Co za blondynek? O nie! Co ja zrobiłam? Zamieniła się w klauna jakiegoś z dziwnymi rękoma. Jak kret tutaj jakiś wyglądam z tymi łapami. Jak tu się odmienić z powrotem? No nie. Wyglądam teraz jak jakiś ten pomocnik. Nie pamiętam, jak oni się nazywali w tej fabryce czekolady Willy Wonki. Jak pamiętacie, to możecie mi napisać w komentarzu. Chyba w ogóle teraz w kinach coś leci takiego. Willy Wonka i fabryka czekolady, bo... O! Tu ktoś był! Tu ktoś był! Hello, hello, my friend! Czy mogę cię tutaj odwiedzić? Nie będziesz mnie atakowała? O! Tutaj, patrzcie, mamy chyba orzechy. A nie, czy to kakao, czy to orzechy. Ale pieniędzy ktoś tutaj trzaska. O! Tutaj mogę chyba się zmienić w Miss Agę! Powiedzmy, że jestem teraz Miss Agą, albo tą Annabelle z horroru. Chodźmy na kolejne tutaj półki. Coca-Cola nawet tu jest produkowana! Czekajcie, ja na razie zwiedzam, to nie jest moja fabryka. Zwiedzam kogoś tutaj fabrykę. Tu mamy chyba lód jakiś? Nie wiem. O, mogę zebrać kogoś pieniądze? Nie mogę, zablokowane jest, ale szkoda. Tu mamy jakieś beczki, pewnie wiadomo z czym, na Sylwestra już przyszykowane. Sugar, no tak, do czekolady zawsze. Olej palmowy i cukier musi być dodany, nie? Nie wiem, czy jest jakaś czekolada na nie cukrze, tylko na erytrytolu? Nigdy nie sprawdzałam w sumie. Czy jesteśmy już na dachu? Oj, ona jeszcze nie rozbudowała chyba jednego pięterka. Zobaczcie, jesteśmy jeszcze za nisko. Czy ktoś już tutaj ma rozbudowane piętro, żeby wejść tam na górę? A nie, ściany mi postawił i teraz nie przejdę. No dlaczego? Ale beznadzieja, ja muszę na pieszo teraz iść. A jak kliknę tutaj domek? O, dobra, tutaj jak klikniemy domek, to nas teleportuje do nas. To co, mamy 4000 ponad monetek, to idziemy rozbudowywać na górze nasze pierwsze piętro, bo tutaj był parter. Zamrażarka, stół, duży stołek. Po co nam stół i stołek? Kogoś będziemy zapraszać? O, jakaś miska! Mogę nawet wejść do tej miski. Szkoda, że nie wyglądam jak ja. Jak tu się odmienić z powrotem? Ja chcę wyglądać jak ja, a nie chcę mi się wychodzić z gry. Kolejna miska i kolejne tutaj jakieś... O, wow! Co tu, karmel jakiś będziemy robić? Nie, czekoladę chyba kolejną. O, no super. Ile teraz za czekoladę zarabiamy? 11 monetek. Tak więc ulepszamy po kolei. Może jeszcze wykupię ze sklepu szybciej, żeby zarabiać pieniądze. O, co tu, kible będą? Nie! Lód tutaj będzie. Zamrażarka chyba jakaś. Ja myślałam, że tutaj będą kible. To gdzie te kible będą? Ja chcę kibel tutaj w mojej tej fabryce. O nie! Tego ja już nie klikam, bo nie chcę być dziwakiem. Co tu mogę kliknąć jeszcze? Następne piętro, czyli znowu rozbudowaliśmy kolejne piętro. Sprawdźmy, co mamy w sklepie. 2 razy monety za 400 robuxów. Dobra, zaraz kupiłem mnożnik monet, ale ja muszę wyjść z gry, bo mi się ta postać średnio podoba. Okej, w końcu wróciłam do normalności. Jest moja fabryka? Jest. Tak więc tu ptamy na górę. 18 tysięcy monetek, więc zaraz sobie wykupię ten mnożnik, tak jak powiedziałam. Gdzie tu schody były? I rozbudowujemy teraz piętro numer 2. To szybko do sklepu, kupujemy 2 razy więcej monetek. Oj, gdzieś jadę! Wciąga mnie tutaj! 400 robuxów to nie jest jeszcze tak najgorzej. A na pewno pozwoli mi tutaj więcej rozbudować. Może do nieba się dostanę na tą wyspę. O, i co? Działa? Dostałam 10 tysięcy klejnotów, zobaczcie! Za co? Ja na pewno dobre kupiłam? To czekajcie, tam można było rozbudować coś. O, ulepsz! Ale nie mamy tego, ciemnej czekolady. Jak to zdobyć? Dobra, czyli to chyba muszę jeszcze coś tutaj rozbudować, żeby to ulepszyć. No nic. Co tutaj mamy kolejne? Znowu jakieś taśmy. Kolejny przenośnik. Ale patrzcie, ile ich jest. A, tutaj będziemy mrozić czekolady! No tak! Tam w końcu budowaliśmy tą zamrażarkę. O, co tutaj mamy? Biała czekolada. 13 na 15. Czyli tutaj zbieramy jakieś do odblokowania czekolady, jakieś takie karty czy coś takiego? Dobra, możemy kupić jeszcze jedną za 1000 i zaraz pójdziemy sobie poulepszać. O, idealnie! Patrzcie, jak potrafialiśmy. No, tu zabrakło niestety. A tu będziemy mieli coś za darmo? No jak to? Czemu to nie znika? Dobra, kupujemy jeszcze to. A! Za dużo kupiłam! Trudno. A tu mogę coś poulepszać, czy tylko tam mogę?
A nie, tu mogę. No i odsuwa mnie. Ulepszamy. Mamy tutaj te kryształki w końcu, więc teraz większy mnożnik będzie. O, tutaj też ulepszamy. I tu też możemy ulepszyć. Jak ja jedną ulepszam, to już kolejnego nie mogę. Tak. A, czyli brakuje mi teraz kryształów. No trudno. Powiem wam, podoba mi się gra na razie. To jest jedno z takich lepszych Tycoon. Nie jest badziewiaste. Naprawdę ładna grafika, jest dużo czekolady. Szkoda, że na żywo nie mam tyle czekolady. Mam jedną tylko szufladę, pełną czekolad, których i tak nie jem. Ja zazwyczaj jak mam czekoladę, to tylko jak jacyś goście przychodzą, to wykładam tą czekoladę albo daję w prezencie. Ale zawsze patrzę, czy data nie jest, wiecie, już przekroczona, data ważności. Okej, spiżarnia, jakaś kuchenka. Po co mi kuchenka gazowa? Co jest? Ja tu będę gotowała? Może jakiś catering będę czekoladowy robiła, przenośniki. Ale patrzcie, ile mi się kasy wygenerowało. Skąd tyle kasy? To przez ten mnożnik, co kupiłam? Zobaczcie, ja mam 61 mnożnika pieniędzy! Oh my god, no to teraz to ja w błyskawicznym tempie to rozbuduję! Tutaj mleko, mleczna czekolada! Nie, po co to mleko jest? Czemu tu polewa moją czekoladę mlekiem? To nie ma sensu. Czy to ma sens? A może to będzie jakaś, nie wiem, mikser mleka? To może gorącą czekoladę będziemy robić? Nie wiem. Następne piętro, ale mi się szybko te pieniądze generują. Ja nie nadążam. Ja chyba w błyskawicznym tempie rozbuduję to, ten wieżowiec i się dostaniemy tam na samą górę. Dobra, klikamy. Ja wiecie co, nawet się nie zatrzymuję. Po prostu biegniemy i klikamy. Wszystko co leci. Ja wiem, że już wzrok wam nie wyrabia mi też. Ściany. O, za 300 tysięcy. Kolejne jakieś. Myślałam, że to odkurzacz jest napisane. Co tam było napisane? Oczyszczacz? Mogę tu wejść? Kolejne miksery, blendery, przekładanie, ulepszacze, jakieś zębatki. Mnożnik razy 121. Kakao! A myślałam, że tu będzie kakałko. Ostatnio w ogóle kupiłam sobie, tam Mortalcie zrobił jakieś, nie wiem, kakao chyba z GBS-a. Kupiłam sobie, ale powiem wam, no nie da się tego pić. Jest tak słodkie. Nie wiem, czy kakao powinno być aż tak słodkie. Wydaje mi się, że kiedyś piłam w jakiejś kawiarni. Wzięłam sobie kakao i było takie, wiecie, nie dość, że gęste, to gorzkie. Nie aż tak przesłodzone. No to od Mortalcia to nie da rady pić. Mimo tego, że wiem, że chciał dobrze. Pieniądze mi się skończyły! To niestety, ale smakowo nie wyszło mu to kakałko. Ja wiem, że to nie on robił, ale no mówię, za słodkie i za mało gęste. Ja lubię jak ta gorąca czekolada, tak wiecie, jest tylko mega gęsta, dosyć gorzka w smaku, czuć tą naturalność, a nie samą, wiecie, sztuczność i cukier, przenośnik. No nie sądziłam, że dożyję tego momentu, że będzie mi pieniędzy brakowało, ale rzeczywiście, zobaczcie, tutaj w milionach już rozbudowujemy. Jak mi się kasa generuje, to tak patrzę na kalendarz i zaraz nowy rok. Macie jakieś postanowienia na nowy rok? Bo ja jeszcze chyba nie myślałam. Na pewno utrzymać to moje chodzenie na siłownię, bo chodzę praktycznie co tydzień, ale nawet i częściej. Ale co tydzień mam takie ćwiczenia z trenerką personalną, więc chciałabym na pewno chodzić cały czas, nieprzerwanie. Czy jakieś jeszcze plany mam? No na pewno więcej czytać, nagrywać regularnie dla was tutaj filmy, materiały i może otworzyć jakiś nowy kanał? Kto wie, kto wie. Mam już jakiś pewien pomysł, zarys pomysłu, ale wiecie, zanim to wszystko dojdzie do realizacji, to potrzeba czasu. Tu każde drzewko kakaowe będzie 3 miliony kosztować? To wiecie co? Chyba postoję sobie tak i poczekam, aż troszeczkę mi się pieniędzy zgeneruje, bo każde tutaj drzewko to będzie kupa pieniędzy. 82 miliony to już chyba tutaj wystarczy, żeby rozbudować i w tym czasie jak sobie tutaj czekałam, to myślałam, jakie jeszcze te plany mam na nowy rok. Odczulić się. Naprawdę chciałabym, żeby już zakończyła się moja alergia. Łzawienie z oczkami, cieknięcie z nosa, więc odczulanie to na pewno to. I coś jeszcze? Wyleciało mi z głowy. A! Podróże, żeby gdzieś pojechać w ładne miejsce. Nie wiem, do Grecji znowu? Albo do Japonii. Na pewno do Japonii kiedyś bym chciała, ale musiałabym załatwić na dłużej opiekę nad Rikusiem i nie wiem, czy moi rodzice by się zgodzili tak na tyle czasu, bo to przynajmniej na miesiąc tam trzeba pojechać. No na 3 tygodnie albo na miesiąc, bo tam rozmawiałam kiedyś z Muffinką i Kitkiem. To mówili, że 2 tygodnie to trochę za krótko może być. Następne piętro. Możemy rozbudować. Zobaczcie, a skąd tyle pieniędzy nagle? Dopiero co miałam 80 coś milionów. A rozbudowałam tylko tutaj te drzewka kakałkowe i tyle się tutaj uzbierało już? Mogę je ulepszyć, bo w międzyczasie też sobie odebrałam tutaj jakieś, nie wiem, za odznaki coś. Oto. Ale chyba mnie nie stać dalej na ulepszenie. Czy stać? A, bo ja muszę mieć ziarno kakao, tą kartę. Czy tutaj mogę to kupić? Poczekajcie. O, o, o!
Idziemy ulepszać! Dobra, można ulepszyć, super. Ej, dużo to daje, zobaczcie, z 5 na 25 mnożnik, to bardzo dużo. O, 2 biliony mam już pieniędzy! Kolejne piętro, ja bym chciała dzisiaj wszystko rozbudować. Nie wiem, czy da radę, ale zobaczymy. Jakieś beczki, znowu jakieś drzewo kakałkowe. Ale tego jest tutaj. A to? Coca-Cola, to jest to piętro z Coca-Colą! Oh yeah! Mam nadzieję, że z Coca-Colą zero. A czy w tej fabryce czekolady u Willy Wonki rzeczywiście tam była Coca-Cola? To jest Coca-Cola? To nie jest Coca-Cola, to jest czekolada chyba do picia, no właśnie. Nie wiem, czemu mi się to z Coca-Colą skojarzyło. Nie miałoby to sensu, no ale zobaczcie, jak to wygląda, naprawdę jak Coca-Cola to wygląda. Tu możemy jeszcze, o, maszynkę kupić. Czy to wszystko? Chyba to wszystko. Następne piętro. Drewniane skrzynie, wiadro, beczki, przenośnik, przenośnik, kroplomierz, czekolada. Kroplomierz wafli. Jakieś wafle tutaj będziemy rozbudowywać. Ojejku, jejku, skrzynki, półki, 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 pudełko. Czekoladowe klocki. Nie brzmiało to dobrze. Dobra, tutaj kolejna maszyna jakaś. Ja nawet nie patrzę, ile mam pieniędzy. Klikam po prostu. Ten mnożnik już jest tak tutaj przegięty. Zaraz do 500 będziemy. No już prawie 500 mnożnik jest. Perfekto. A, następne piętro. No tak, zamyśliłam się. O, niewiele nam brakuje już. Ja już chcę na tą wyspę iść. O, tu nam chyba zabraknie. Tu nam chyba zabraknie pieniędzy. No, tu już leci powoli. Dobra, szybciutko przeklikałam sobie. Zrespiłam kolejne piętro. I klikamy dalej. Ile tutaj będę mogła rozbudować? Też niestety niewiele. Ale już jesteśmy blisko tej wyspy. Tak bym chciała tam polecieć. Czekajcie, czy on ma rozbudowane? O! Wszedł na dach! I znowu muszę do niego iść na pieszo. Wskoczył tam! Ja tam idę! Ja też chcę tam skoczyć. O, tutaj drabinka taka jest! Dobra, jak on się tam steleportował, trofeum? Na trampolinę trzeba wskoczyć pewno, zobaczcie! Wow, 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 wow! Ojejku, nie! Prawie spadłam! Co ta czekolada mnie tak wystrzeliła? To chyba ja się tak po prostu wybijam. O, coś zjadłam. Sugar Rush jakiś mam. Co mi daje Sugar Rush? A, szybciej się poruszam i wyżej skaczę. Wow, 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 wow. Ajajaj, nie trafiłam. No nie, ja nie potrafię w to grać. Ta mapa jest zbugowana. Ale zeskoczę sobie, patrzcie. No nie! Dlaczego? Dlaczego ty tu byłeś? Ja się teraz zamieniłam w jakiegoś, nie wiem, Kevina samego w domu. O, kolejne piętro. Najgorzej. No i niestety, nie mamy już pieniędzy. No, ale przynajmniej odblokowałam tamtą wyspę, a bardzo chciałam. Kosztem kogoś innego, ale nie szkodzi. No dobra, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!